10 kwietnia 2010. Fakty. Witam Państwa, nazywam się Aleksander Wierzejski. W programie gościmy, jak zwykle, Antoniego Macierewicza, przewodniczącego podkomisji smoleńskiej. Panie przewodniczący, panie ministrze, witam serdecznie. Dzień dobry panu. Witam państwa. W poprzednim odcinku przypomnieliśmy naszym widzom wydarzenia z Gruzji, kiedy to prezydent Saakaszwili razem z prezydentem Lechem Kaczyńskim podjechali pod granicę terenów anektowanych przez Rosję i tam zostali ostrzelani przez snajpera. Przypominamy tą obrzydliwą wypowiedź marszałka Sejmu ówczesnego Rzeczpospolitej, pana Bronisława Komorowskiego, ale też mówiliśmy o tym, że ten właśnie zamach i propagandowe zabiegi, które nastąpiły po nim, były takim testem tego, co w mediach doświadczyliśmy po katastrofie smoleńskiej. I chciałbym pociągnąć ten temat, bo również zmieniła się stanowisko rządu Rzeczpospolitej wobec urzędującego prezydenta. Tak, to miało olbrzymie znaczenie. Ten zamach gruziński był rzeczywiście modelem tego, co się ma stać, a także weryfikacją, jak zachowają się zarówno polskie media, a w każdym razie główne, największe polskie media, takie jak TVN i różne inne, ale także jak zachowa się rząd, najwyżsi przedstawiciele władz Platformy Obywatelskiej oraz służby specjalne. Podkreślam to szczególnie dlatego, że warto przypomnieć, że w tym samym czasie właśnie Centrum Antyterrorystyczne, specjalnie stworzony organ, który koordynował działanie wszystkich służb specjalnych, zarówno wojskowych, jak i cywilnych, właśnie na kierunku działań antyterrorystycznych. Otóż to Centrum Antyterrorystyczne, proszę sobie wyobrazić, choć trudne jest to do uwierzenia rzeczywiście, uznało pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego za figuranta, czyli osobę, która ma być śledzona, której telefony kancelarii mają być kontrolowane i ona sama ma być kontrolowana. I w sposób oczywisty nie chodziło tutaj o ochronę prezydenta, tylko chodziło o inwigilację prezydenta Rzeczpospolitej pod pozorem właśnie działań antyterrorystycznych. Jest oczywiście problemem, jaki był rzeczywiście cel tego działania, tych zachowań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no bo ona była głównym gospodarzem Centrum Antyterrorystycznego. Nie ma co do tego wątpliwości, ale jedno jest pewne, że było to działanie nielegalne i niestety nigdy nie wyciągnięto z tego wniosków, nie ukarano osób, które się tym zajmowały, a bliskość różnych innych działań związanych z przygotowaniami do tragedii smoleńskiej sugeruje czy pokazuje, że niewykluczone, iż ta operacja wobec pana prezydenta była ściśle związana z wydarzeniami, które później miały nastąpić. Dlatego, bo w tym samym czasie także podjęto decyzję, że Polska nie kupi nowych samolotów dla VIP-ów, tylko nastąpi modernizacja, czy też remont, czwarty kolejny remont Tu-154, no, które były maszynami już naprawdę bardzo, bardzo wysłużonymi. Ten remont to znana sprawa, on był przeprowadzany w Samarze. Myśmy w poprzednich odcinkach kilkukrotnie do tego wracali, ale tam są szczegóły, które być może są nieznane z publiczności. To prawda, dlatego że ten remont, gdy został zamówiony, pan generał Błaszczyk, który wówczas odpowiadał za polskie siły powietrzne, jasno postawił sprawę i kilkakrotnie do niej wracał, że jest absolutnie konieczne, by w ramach remontu zamontować systemy obronne, takie, które albo dezorientują ewentualny atak, albo przed nim bronią. Chronią załogę, chronią samolot, chronią pasażerów przed potencjalnym
atakiem zewnętrznym. Te dokumenty były kilkakrotnie powtarzane przez pana generała Błasika, dlatego że bardzo stanowczo odrzucał taką możliwość ówczesny minister obrony, pan Bogdan Klich, który jasno powiedział, że nie zgadza się na zamontowanie na samolotach VIP-ów, na tych dwóch samolotach Tu-154, nie zamontowanie jakichkolwiek systemów obronnych. Ta sprawa była bardzo istotna, budziła olbrzymie oburzenie wśród pilotów i wśród osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo prezydenta, ale stanowisko ministra obrony narodowej, pana Bogdana Klicha, było absolutnie zdecydowane i on nie dopuścił do zamontowania systemów obronnych. Remont został zamówiony bez tych systemów obronnych, a jak wiemy, został w istocie oddany w ręce rosyjskich służb specjalnych. To one decydowały zarówno o tym, kto będzie ten remont robił, nie dotychczasowy remontujący we Wnukowie, tylko pan Deripaska w Samarze, no i to także Rosjanie wskazali, kto będzie pośredniczył, mianowicie dwie firmy, przede wszystkim Politelektronik i MAF Telekom, firmy, zwłaszcza Politelektronik, które były bezpośrednio związane z Rosją i działały na rzecz Rosji. Warto tutaj wspomnieć, bo to jest rok 2009-2010, w jakiej sytuacji międzynarodowej znajdowała się Polska. Przecież mieliśmy i swoje oddziały w Iraku, i mieliśmy oddziały w Afganistanie. Trwała wojna z terrorem. Terroryści przecież podrzucali bomby w miastach Europy po to, by skłonić rządy krajów NATO do wycofania swoich wojsk. W przypadku Hiszpanii coś takiego się udało, więc absolutnie racjonalnym założeniem byłoby stwierdzenie, że być może spróbują rakietą ziemia-powietrze wycelować w samolot polski, samolot rządowy. No, nie ma wątpliwości, że budowanie systemów obronnych na samolotach dla VIP-ów było absolutną koniecznością. To była norma wówczas w Europie, czy w ogóle w świecie zachodnim, ze względów, o których pan mówił, o zaangażowanie w konflikt z terrorystami i udział Polski w walce ze światowym terroryzmem, no a także narastającą agresję ze strony i narastającą, tak powiem, działanie przeciwko światu zachodniemu ze strony Federacji Rosyjskiej, której działania musiały być też brane pod uwagę. Ale rząd pana Donalda Tuska raczej zmierzał do porozumienia ze stroną rosyjską, także w sprawach ukraińskich, także w tych sprawach, w których presja rosyjska miała zdeterminować ewentualną sytuację europejską. To nie zmieniało obowiązku zabezpieczenia samolotów dla VIP-u, ale powtarzam, pan prezydent Lech Kaczyński z punktu widzenia ówczesnego rządu był traktowany jako podejrzany, jako osoba, którą trzeba śledzić, którą trzeba nadzorować, która jest zagrożeniem dla ówczesnego rządu. Służby specjalne miały pilnować, żeby co robi pan prezydent, jak się zachowuje, z kim się kontaktuje i jakie ma plany. Nie był traktowany jako prezydent Rzeczypospolitej przez ówczesny rząd. Był traktowany jako osoba podejrzana. Dlatego też nie gwarantowano mu bezpieczeństwa. Prezydentowi Polski polskie służby nie gwarantowały bezpieczeństwa. Chcę, żeby to zdanie odpowiednio mocno wybrzmiało w tym programie. My przyjrzyjmy się jeszcze Donaldowi Tuskowi, który wtedy był premierem Rzeczpospolitej, no i odpowiadał za działania aparatu państwowego. Pan premier Donald Tusk podjął decyzję, która była na całym świecie komentowana, mianowicie za głównego swojego partnera obok Niemiec uznał Rosję. Jego pierwsza wizyta w Rosji, rozmowy z panem
Władimirowiczem Putinem, a ówczesnym premierem, były szczególnie komentowane, także zresztą przez własnych wysokich urzędników. Chcę przypomnieć wypowiedź pana ministra Sikorskiego, ówczesnego ministra spraw zagranicznych, który po latach ujawnił, że podczas tej pierwszej wizyty z panem prezydentem Putinem rozmawiano na temat ewentualnego rozbioru Ukrainy i że taka propozycja została postawiona, przedłożona przez pana Putina, a pan Donald Tusk jej nie odrzucił. To rzeczywiście jest szokujące, ale pokazuje ówczesną atmosferę, pokazuje stosunek do prezydenta Kaczyńskiego, który, pamiętajmy, że był tym politykiem europejskim, który zapobiegł zniszczeniu Gruzji, zapobiegł okupacji Gruzji, który zmobilizował państwa zarówno Europy Środkowej, jak i Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone do tego, by obroniła Gruzję i powstrzymała agresję rosyjską. Teraz premier Donald Tusk spokojnie wysłuchuje propozycję o rozbiorze Ukrainy i nie odrzuca tej propozycji. To jest atmosfera, w której zaczynają się przygotowania do wizyty katyńskiej w 70-lecie zbrodni, w 70-lecie ludobójstwa katyńskiego, bo od lata 2009 roku, wtedy, gdy już właśnie zdecydowano o remoncie, gdy on został już oddany w ręce rosyjskie, w rosyjskich służb, wtedy zaczynają się rozmowy o ewentualnej wizycie w Katyniu i o tym, co podczas tej wizyty zostanie rozstrzygnięte. A rozstrzygnięta miała być przede wszystkim kwestia uzależnienia Polski i całej Europy od energetyki rosyjskiej, od gazu rosyjskiego. Tak więc taki jest kontekst dramatu smoleńskiego i warto o to, żebyśmy to o tym dzisiaj przypomnieli, bo to są wydarzenia sprzed tylu lat, że obecnie mało kto o tym pamięta, zwłaszcza że niestety nigdy ludzi odpowiedzialnych za przestępstwa wówczas popełnione, a niewątpliwie śledzenie prezydenta Rzeczpospolitej, inwigilacja prezydenta Rzeczpospolitej była działaniem, które zasługuje na prokuraturę i decyzję sądu, bo było działaniem nielegalnym. Niestety nigdy nie zostało ukarane. Podobnie jak oddanie remontu samolotu dla VIP-ów w ręce rosyjskich służb specjalnych. To też nigdy nie zostało ukarane. A także nigdy nie została przeprowadzona głębsza analiza rzeczywistych działań politycznych, polityki międzynarodowej prowadzonej przez pana Donalda Tuska i konsekwencji dla dalszego przebiegu wydarzeń, w tym także dla agresji rosyjskiej wobec Ukrainy, jego przejścia do porządku dziennego nad propozycją pana Władimira Putina o udziale w rozbiorze Ukrainy. Panie ministrze, do kogo należy złożenie wniosków do prokuratury o badanie spraw, o których pan przed chwilą powiedział? Prokuratura powinna takie wnioski złożyć i z pewnością to zrobi. Nie mam wątpliwości, że to się oddala tylko dlatego, że te sprawy są tak zawikłane, tak trudne do rozstrzygnięcia, tak wymagające współpracy ze służbami specjalnymi, że po prostu potrzebny był dłuższy czas na to. Ale apeluję, żeby te kwestie zostały podjęte, bo mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której to właśnie ludzie współodpowiedzialni za tamten czas, za tamte wydarzenia, coraz bezczelniej atakują rząd, coraz bezczelniej atakują politykę niepodległościową, coraz bezczelniej wypierają się odpowiedzialności za to, co się stało, w tym także za tragedię smoleńską. Antoni Macierewicz, dziękujemy bardzo za udział w tym programie. Dziękuję bardzo. I zapraszamy pana i państwa na następny, bo już za tydzień, 10 kwietnia 2010, Fakty wraca na antenę.